Znajdujemy się na międzynarodowych targach spożywczych w Warszawie, Centrum Wystawnicze Expo 21, a z nami w studiu znajduje się pan Zbigniew Wysocki, dyrektor marketingu, odpowiedzialny za markę Dolina Dobra. No właśnie, proszę powiedzieć, co to jest za firma, a przede wszystkim jakiego rodzaju produkty oferujecie na tegorocznych targach dla potencjalnych osób odwiedzających, potencjalnych klientów? Dolina Dobra to polska marka wieprzowiny oraz wędlin, parówek, kiełbasek wieprzowych. Jesteśmy marką z Przechlewa, tam mamy swoje pola, 13 tysięcy hektarów, swoje gospodarstwa, własny młyn płaszowy oraz zakład produkcyjny. Wszystkie nasze produkty powstają w modelu od pola do stołu. Czyli sami uprawiamy, hodujemy i przetwarzamy nasze produkty w sposób przyjazny dla środowiska. Mamy również biogazownię oraz zachowując dobrostan zwierząt. Tutaj mamy bardzo duże i bardzo doświadczenie i praktyki związane właśnie z dobrostanem zwierząt. I oferujemy dzisiaj na stoisku szereg naszych produktów, głównie wędlin i kiełbasek. Można je zobaczyć, prezentujemy w lodówce, ale oczywiście też można spróbować. Zapraszamy do skosztowania, grillujemy nasze kiełbaski, mamy sezon grillowy, więc dzielimy się klasycznymi kiełbaskami śląskimi, białymi, ale też mamy ciekawe warianty smakowe z serem, ser jalapeno, z pomidorem, nowość, która wchodzi niebawem na rynek, więc właściwie prapremiera. Zapraszamy do skosztowania oraz oczywiście śniadaniowe kanapeczki z szynką, tudzież kiełbaski i pozostałe produkty przetworzone. Czyli tak naprawdę na waszym stoisku zachowujecie z jednej strony tutaj ten taki prawdziwy styl, taki wiejski, z drugiej strony taki styl grillowy i każdy z odwiedzających przez te 3 dni może przyjść i spróbować waszych wyrobów. Tak, stoisko odzwierciedla jakby naszą filozofię. My jesteśmy firmą dbającą o naturę, jesteśmy rolnikami tak naprawdę. Bohater naszej marki jest również gospodarzem. No i jak widać, mamy siano, mamy trawę, mamy naturalne elementy, które składają się na nasze stoisko. No bo troska o naturę jest jakby w DNA naszej firmy. 30 lat temu, kiedy firma powstawała, właśnie powstawała z myślą o tym, żeby gospodarstwa i pola były blisko, żeby ograniczać transport i związany z tym efekt negatywny. Kiedy rozwijamy naszą firmę, myślimy o tym, jak wtórnie wykorzystać produkty, które pozostają, chociażby właśnie w biogazowniach, tworząc energię. Kiedy uprawiamy nasze pola, zastanawiamy się, w jaki sposób to robić, żeby miało to jak najmniejszy wpływ na środowisko. Wykorzystujemy na przykład drony, żeby monitorować pola i to, w których miejscach należy je nawozić, w których nie. GPS trakuje nasze ciągniki, żeby minimalizować ich drogę i zużycie paliwa, więc od początku do naszych opakowaniach minimalizujemy użycie plastiku, stosujemy plastik czy folię z recyklingu. W każdym elemencie staramy się, żeby to rolnictwo, które stosujemy, było przyjazne dla przyrody i również w naszym stoisku. No i tak jak powiedziałem, skoro mamy sezon grillowy, to oczywiście nasze produkty w tej formie prezentujemy i polecamy. Zwłaszcza, że jakby jest to jakby trochę nasz sport narodowy, święto narodowe. To jest wciąż ta oferta produktów na grill, kiedy się spojrzy szeroko na rynek, jest uboga, a zwłaszcza kiełbasy, która jakby jest kiełbasa jest podstawą grilla. Kiedy tak naprawdę spojrzy się na skład kiełbas oferowanych w sklepach, to odbywa się niestety dramat. Lista, tablica Mendelejewa, bardzo dużo niekorzystnych składników, glutaminian, azotyny, które w wysokiej temperaturze zmieniają się w ogóle w rakotwórcze związki, a nasza kiełbasa 100% ma tylko 4 składniki. Mięso, 100% mięsa plus sól, przyprawy, aromaty naturalne. Chcemy, żeby wszyscy zobaczyli, zwłaszcza w takim miejscu, że można grillować w sposób naturalny, można grillować i jeść produkty, które są w wyjątkowo dobrym składzie, właściwie samo mięso. Można grillować w fajny sposób, bo nasze kiełbaski są cienkie, w fajnej, nowoczesnej formie, czy to śląskie kiełbaski, czy właśnie z fajnymi smakami, jak z suszonym pomidorem. Można temu nadać zupełnie nowy wydźwięk, a przede wszystkim wysokiej jakości, z dobrym składem i naturalnym smakiem. I ostatnie pytanie, gdzie w social mediach można znaleźć informacje o waszej firmie, o waszej ofercie. Mam na uwadze tutaj osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy oraz korzystaniem z państwa oferty. Oczywiście zapraszamy na nasze strony internetowe dolinadobra.pl. Zapraszamy na nasze Facebooki, Instagramy,
Instagramy, TikToki. Można się też pośmiać, bo myślę, że robimy dużo fajnych, ciekawych rzeczy, bawiąc się z konsumentami, bawiąc się produktem, bawiąc się reklamą. I zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, czy to przez sekretariat, czy przez adres mailowy. Jesteśmy dostępni dla wszystkich. No i przede wszystkim zapraszamy tutaj. Skorzystać z naszych produktów. Jesteśmy cały czas. Jest nasz dział handlowy, jestem ja. Są nasi przedstawiciele, którzy częstują produktami. Zapraszamy do skosztowania.